Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, gdy Zjednoczona Prawica przejmowała władzę, przypomnę, 7 lat temu, polityka mieszkaniowa była jednym z kluczowych obszarów, oczywiście deklaratywnie. Narodowy Program Mieszkaniowy, ogłoszony z pompą w 2016 roku, okazał się totalnym fiaskiem, a do flagowego programu Mieszkanie Plus to chyba się już nikt nie przyznaje. To była wasza i jest wasza klęska. Niewątpliwie po tych wielu błędach widać małe światło w tunelu, ale to tylko dzięki wsparciu i aktywności samorządów. Pytanie moje jest takie, ile w ostatnim czasie od momentu możliwości powołania powstało społecznych inicjatyw mieszkaniowych i ile jest w Polsce obecnie budowanych inwestycji w ramach programu Lokal za grunt? Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.